Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Struk, jestem przewodniczącym zarządu dzielnicy Oliwa. Witamy Państwa na konferencji prasowej właśnie przewodniczących zarządów gdańskich dzielnic. To pierwsze chyba w historii takie wydarzenie, kiedy zarządy dzielnic postanowiły przemówić jednym wspólnym głosem. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest już dosyć słynny druk numer 772, czyli projekt uchwały o powołaniu tzw. konwentów makrodzielnic. To jest dokument autorstwa radnych miejskich z klubu Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy tutaj po to, aby zaprotestować przeciwko upolitycznieniu budżetów gdańskich dzielnic przez radnych miasta Gdańska. Radnych, którzy nie tak dawno w dużej części byli radnymi dzielnic, a teraz walcząc o decentralizację w kraju, jednocześnie proponują nam centralizację na szczeblu lokalnym, na szczeblu dzielnic. Chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec tworzenia nowej, upolitycznionej struktury w mieście, tak zwanych konwentów makrodzielnic, która miałaby opiniować wydatki naszych rad dzielnic. Konwenty składające się w większości z radnych miasta Gdańska, opiniujące budżety dzielnic, są jawnym upolitycznieniem budżetów tych dzielnic. Dodatkowo nie bez przyczyny zapewne ten druk 772 wszedł nie jako projekt specjalnie utworzonej komisji doraźnej do spraw jednostek reformy jednostek pomocniczych, tylko wszedł jako druk przygotowany przez radnych Koalicji Obywatelskiej i to na dwa dni przed sesją Rady Miasta Gdańska. Jest to bardzo zadziwiające, bo prace nad reformą do tej pory miały być kierowane właśnie przez tą komisję. Po to ona powstała, a nie przez klub radnych, który wrzuca gotowe projekty. Chcemy wyraźnie podkreślić, że nie ma zgody gdańskich dzielnic na opiniowanie ich budżetów przez sąsiednie dzielnice, bo te makrokonwenty de facto to oznaczają. Nie zgodzimy się na to, aby zajmowały się tym osoby, które nie uzyskały mandatu społecznego, no i przez radnych partyjnych, którzy mieliby również opiniować nasze budżety. W związku z powyższym oczekujemy wycofania druku 772 do konsultacji społecznych. A jeżeli jednak te konwenty zostaną powołane, to oczekujemy, że będą jedynie platformą potrzebnej i wyczekiwanej przez nas informacji, ale bez głosowań dotyczących spraw dzielnic. Oczekujemy również, że wzmianki o konwentach makrodzielnic zostaną wykreślone z projektowanych zmian statutów dzielnic, jako że proces konsultacji tych budżetów nawet się jeszcze nie rozpoczął. Przekazuję głos Halinie Krulczyk, przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Dzień dobry Państwu. Tak, spotkaliśmy się dzisiaj z tego względu, że wielokrotnie zwracaliśmy się do radnych miejskich o rzetelne konsultacje druku 772. Na dzisiaj mamy poniedziałek i mamy taką sytuację, że przed sesją, która ma się odbyć, sesją Rady Miasta, która ma się odbyć w czwartek, nie wiemy jeszcze, jaki jest ostateczny kształt uchwały, która będzie poddawana pod głosowanie. Wiemy jedynie, że na jutro przewodniczący zarządów dzielnic zostali zaproszeni na dyskusję w formule zdalnej, na której mamy podobno dowiedzieć się, jakiego rodzaju autopoprawki planuje wprowadzić klub Koalicji Obywatelskiej do przedmiotowej uchwały. To oznacza, że przed sesją Rady Miasta nie poznamy ostatecznej treści projektu tej uchwały, w związku z tym będziemy nią znowu zaskoczeni. Chciałabym zaznaczyć, że nie zgadzamy się jako przewodniczący zarządów dzielnic na taki sposób traktowania społeczników skupionych w radach dzielnic, ale przede wszystkim nie zgadzamy się na taki sposób stanowienia prawa u nas w mieście. Chciałabym przekazać Państwu, że zdecydowana większość rad dzielnic przekazała negatywne stanowisko wobec przedmiotowego druku o tak zwanych konwentach makrodzielnic. W tej sytuacji grupa przewodniczących zarządów zwróciła się do przewodniczącej Rady Miasta z wnioskiem o możliwość wystąpienia na sesji najbliższej Rady Miasta, co daje nam, takie prawo daje nam statut dzielnicy. No, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie, natomiast mamy nadzieję, że nikt nie będzie nam zamykał ust i że będziemy mieli prawo wyrazić nasze stanowisko przed wszystkimi radnymi miasta, a nie tylko przed radnymi klubu Koalicji Obywatelskiej, który to klub zabrał się teraz samodzielnie za reformę naszych dzielnic. Chciałabym też podkreślić, że w zaistniałej sytuacji kiedy to reforma rad dzielnic została zdominowana tak naprawdę przez jeden klub partyjny, a nie przez komisję Rady Miasta, która miała być do tego specjalnie powołana, jako przewodniczący zarządów dzielnic poważnie rozważamy złożenie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, dwóch inicjatyw. Pierwszą o rozwiązanie
doraźnej komisji do spraw reformy jednostek pomocniczych, czyli rad dzielnic, no bo nie wiemy, czemu ona teraz ma służyć, skoro zajmuje się reformą klub Koalicji Obywatelskiej. I drugiej inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej rzeczywistej reformy rad dzielnic, a nie kolejnej inicjatywy zmierzającej do wieloletnich prac nad tak zwanym, już przez nas nazywanym w ten sposób, pudrowaniem trupa, to znaczy kolejnymi zmianami w dotychczasowych, trwających już od wielu, wielu lat w statutach rad dzielnic. Zmiany te nie przynoszą rezultatów w postaci założonego celu dla reformy rad dzielnic, która miała zmierzać do wzmocnienia roli rad dzielnic i do ułatwienia pracy społecznikom, którzy są skupieni w tych radach dzielnic. Zmiany, które nam się obecnie proponuje, zmierzają tak naprawdę do utrudnienia nam pracy i w żaden sposób jej nie ułatwiają. Jesteśmy w Gdańsku i motto Nec temere, nec timide, czyli ani zuchwale, ani bojaźliwie, jest jak najbardziej na miejscu. W naszym odczuciu radni miejscy nie powinni zachowywać się zbyt zuchwale w tej kwestii, natomiast rady dzielnic nie mogą stać spokojnie i bojaźliwie patrzeć na zmiany, które ktoś nam narzuca i które mogą zaburzyć naszą pracę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To była treść naszego oświadczenia. Jeśli mają Państwo pytanie, to mamy tu jeszcze kilku przewodniczących zarządów dzielnic. Mamy Strzyże, mamy Przymorze Wielkie, mamy Śródmieście. Te reprezentanci, którzy dali radę dzisiaj tu je przyjechać, bo jednak warto przypomnieć, że rady dzielnic to są społecznicy, ludzie, którzy normalnie pracują i wykonują swoje obowiązki radnego tak naprawdę dopiero po pracy, więc nie byliśmy w stanie tutaj przyjść w ilości 20 czy więcej osób. Więc zapraszamy do rozmów. Postaramy się również przesłać Państwu jeszcze materiały pokonferencyjne, gdzie będą wypowiedzi również tych poszczególnych osób, to jeśli w warstwie tekstowej się może przydać. Ja bym chciała dopytać tylko jedną sprawę. Pani powiedziała, że rozważacie tę uchwałę, złożenie uchwały obywatelskiej. Od czego uzależniacie to, czy te uchwały zostaną złożone, czy nie? Pierwsza kwestia to jest to, jak przebiegną teraz rozmowy na temat tak zwanego druku 772, czyli zobaczymy, jakie w ogóle nasze postulaty zostaną uwzględnione przez radnych miejskich. No ale i tak zastanawiamy się i będziemy dyskutować jeszcze na ten temat, czy dalsze prace Komisji Doraźnej do Spraw Reformy Jednostek Pomocniczych, czyli rad dzielnic, mają sens, skoro tak naprawdę tym tematem zajmuje się tylko jeden klub, a radni miejscy z pozostałych klubów są tym faktem zaskoczeni. Natomiast jeśli chodzi o samą reformę, przed nami dopiero konsultacje projektów zmian w statutach, które po raz kolejny będą kosmetycznie zmieniać te statuty, które decydują o ramach funkcjonowania rad dzielnic. W zależności od tych rozmów i jak one będą przebiegały i jakie nasze wnioski i postulaty będą uwzględniane bądź nie i w jakim tempie te konsultacje się odbędą, ponieważ no, mamy pandemię. Nam zależy na tym, żeby w proces konsultacji społecznych włączeni byli wszyscy mieszkańcy, a nie tylko ci, którzy mają dostęp do tego, żeby się na oprogramowaniu zdalnym przez komputer połączyć o godzinie 18 i przez, tak jak to ostatnio miało miejsce, przez 5 godzin dyskutować wciąż nad jednym punktem i bez żadnego porozumienia. Więc w zależności od tego, jak te konsultacje i jak te rozmowy dalsze będą przebiegały, podejmiemy decyzję w tej kwestii. Znaczy, natomiast trzeba przypomnieć, że oba te druki, czyli druk 772 w sprawie makrokonwentów dzielnicowych, jak i o konsultacjach dotyczących statutów dzielnic, wyszły z klubu Koalicji Obywatelskiej, a nie z komisji do tego utworzonej, więc w ogóle stawia to pod znakiem zapytania sens istnienia tej komisji. I z kim mamy dyskutować w tej sprawie? Z kim mamy rozmawiać? Po drugie, tak naprawdę trochę też podważa nasze zaufanie do członków tej komisji, którzy są z kolei właśnie z klubu Koalicji Obywatelskiej. Chcielibyśmy, żeby to był projekt wychodzący z Rady Miasta tak naprawdę, albo może w sprawie tych konwentów też po części w jakiś sposób z Urzędu Miejskiego, bo ponoć urzędnicy są też zainteresowani w jakiś sposób uregulowaniem współpracy z Radami Dzielnic. Natomiast stawia pod znakiem zapytania sens tej komisji i naszych dalszych prac w ten sposób, więc być może będziemy wnioskować o jej rozwiązanie. Komisja pracowała prawie 2 lata, bo została powołana już na początku zeszłego roku. A tutaj wychodzi na to, że radni z innych klubów, którzy też są członkami komisji, również wydają się zaskoczeni pomysłami reformy oraz również tam ze strony radnego PiS przyniosła mała gabinet krytyczny, bardzo krytyczny stosunek
również do tego druku 772. No to jest przykład, jak komisja i czy w ogóle radni Koalicji Obywatelskiej szanują innych radnych miejskich, którzy pracują z nimi w tych komisjach i powinni wypracować wspólne stanowisko. No, rzeczywiście akurat radni, z tego co wiem, opozycyjnych klubów, klubu opozycyjnego, no dowiedzieli się tak praktycznie w ten sam sposób co my, czyli z konferencji w internecie, z konferencji prasowej, jak mają wyglądać statuty dzielnic oraz jak mają funkcjonować makrodzielnice. Więc nie dziwię się też temu oburzeniu. Jestem ciekaw, jak pan przewodniczący Siódmiki odmienił w takiej sytuacji, ja również jako członek Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska, które tutaj członek Wszystko dla Gdańska w Komisji do Spraw Reformy Jednostki Mocniczych został pominięty. No tak, ja muszę zastrzec, że nie jestem w tej komisji, więc nie wiem do końca, jak wyglądają relacje pomiędzy klubami radnych miasta. Natomiast wiem, że Rada Nadzorcza na Siedlicy jednak się wstrzymał od głosu nad przyjęciem druku 772, więc wiem, że też w jakimś sensie jest to problem. Jest to dziwna sytuacja, że faktycznie nie komisja się zajmuje reformą, a zajmuje się tutaj włącznie Koalicja Obywatelska. Więc to się najlepsze postrzeżenie, co pani przewodnicząca i pan przewodniczący podkreślili. Ja się z tym zgadzam. Komisja powinna prowadzić tę pracę, skoro na to komisję są zapraszani przewodniczący zarządu, a nie jedna partia, czyli w tej sprawie koalicji. A jak państwo się czują po tych? Bo jednak na spotkanie tej komisji nic nie przychodzili na dzielnicy Oliwa, ale dostaje państwo rozwiązanie, propozycje rozwiązań, które są krytykowane bardzo szeroko. Ja nie widziałem praktycznie żadnego głosu za tym propozycjami poza Radnym Miejskim Koalicji Obywatelskiej. No jesteśmy bardzo zaskoczeni w tej sytuacji. Znaczy, zaskoczeni jesteśmy tym, że tak liczna reprezentacja rad dzielnic, składająca krytyczne uwagi do tych druków, w żaden sposób nie jest wysłuchana do tej pory. Nie docierają argumenty, bo ten druk jest forsowany na siłę, wbrew woli rad dzielnic, a dotyczy bezpośrednio rad dzielnic, a nikogo innego. Ten druk jest bardzo zaskakujący dla nas i przede wszystkim sposób jego procedowania. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, na dwa dni przed Komisją do Spraw Reformy Rad Dzielnic, nie na komisji, ale na konferencji Klubu Koalicji Obywatelskiej dowiedzieliśmy się o tym, jakie są założenia reformy. Na dwa dni przed sesją Rady Miasta dowiadujemy się, że jest jakiś druk 772 i będzie głosowany. Dla nas to wszystko jest zaskoczenie, dlatego powiedzieliśmy o tym, że my oczekujemy rzetelnych i prawdziwych, a nie fasadowych konsultacji z dnia na dzień, dostępnych tylko i wyłącznie dla wybranych osób. To jest sprawa dotycząca wszystkich mieszkańców Gdańska, którzy są reprezentowani przez Rady Dzielnic. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie małego klubu w Radzie Miasta, klubu partyjnego. Znaczy chyba trzeba powiedzieć, jeszcze tak naprawdę doprecyzować, o co chodzi. To chodzi o pieniądze mieszkańców. To chodzi o to, żeby mieszkańcy, każdy z nas miał wpływ na to, co dana Rada Dzielnicy wyda i zrobi w otoczeniu tych mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że radni miejscy, szczególnie ci z klubu Koalicji Obywatelskiej, mają wielką ochotę mieć na to wpływ. A my uważamy, że to my, radni dzielnicowi, którzy jesteśmy najbliżej mieszkańców, przez nich wybrani, wiemy dokładnie na co te tak naprawdę niewielkie środki, to są grosze, w skali miasta wydać. I nie zgadzamy się na to, żeby ktokolwiek odbierał nam to ostatnie prawo tak naprawdę i ostatni przywilej, który rady dzielnic mają, realne zmieniania swojego otoczenia dzięki tym środkom. Bo wszystkie nasze uchwały, apele, różnego typu działania tak naprawdę bardzo często są ignorowane, wręcz trafiają do kosza. Natomiast te środki, te po kilkadziesiąt, czasami po 100 tysięcy, czy trochę więcej, w zależności od wielkości dzielnic, są jedynym namacalnym, jakimś takim sprawczym elementem, które rady dzielnicy mogą coś zrobić w swojej dzielnicy. Bez tych pieniędzy praktycznie możemy się rozwiązać.